Gość, Radia Lublin. 14,5 minuty po godzinie 8. Tomasz nie śpiał przed mikrofonem. A gościem Radia Lublin jest Izabela Machalowska-Kiciak, lubelski wojewódzki inspektor farmaceutyczny. Dzień dobry. Dzień dobry, panie redaktorze. Dzień dobry państwu. Kilka dni temu Naczelna Rada Izba Aptekarska zaalarmowała Ministerstwo Zdrowia, że niedostępnych dla pacjentów jest prawie 500 leków. I sytuacja, jak pisze w takim alarmującym piśmie Izba Aptekarska, pogarsza się z dnia na dzień chodziło o leki stosowane w takich chorobach jak cukrzyca, nadciśnienie, choroby tarczycy czy astma. A ja mam pytanie na początek, czy mamy w Polsce problem z dostępnością leków? No bo ten apel jednak zabrzmiał groźnie. Zabrzmiał groźnie, ale Ministerstwo Zdrowia i Główny Inspektorat Farmaceutyczny o tych sprawach wiedzą i starają się ten, ten problem rozwiązać. Obecnie mamy tak zwany zintegrowany system obrotu produktami zintegrowany system monitoringu obrotu produktami leczniczymi, tak zwany SMOPL, który monitoruje przychody i rozchody produktów leczniczych w całej Polsce, począwszy od producentów, poprzez hurtownie, apteki ogólnodostępne, apteki szpitalne, zakładowe, działy farmacji i punkty apteczne. Czyli wiadomo gdzie jakie leki się sprzedają, i tak gdzie jest. są dostępne. Tak, wiadomo, wiadomo. I w, dzięki temu, na podstawie tej analizy, można określić w której aptece pacjent będzie mógł Mógł lek kupić. W związku z tym Narodowy Fundusz Zdrowia i Główny, Inspektor, Główny Inspektorat Farmaceutyczny podjęli e, taką decyzję o... E, utworzeniu tak zwanej infolini takiej infolinii dla pacjenta, która będzie za pomocą której pracownicy NFZ-u i GIFA będą kierowali pacjentów do konkretnych aptek, będą ich informowali, w których aptekach dany lek można kupić. Bo pojawiły się te informacje, także informacje medialne, że, że w Polsce brakuje właśnie no jednak dużej liczby leków, czym może być problem z ich dostępnością i pacjenci, jeśli nie znaleźli tego swojego leku, po który przyszli do konkretnej apteki, no to uznali, że go na przykład nie ma, a co wcale nie musi być prawną, bo w innej aptece może on po prostu być. Tak jest, oczywiście. Panie dyrektor, ale jednak, bo minister zdrowia wprawdzie uspokaja, że problem jest znany, ale w czym on tak naprawdę tkwi, bo Minister Szumowski mówi, że była kwestia problemu dostawy substancji czynnej do, nie tylko do Europy, do Polski, ale do całej Europy, właściwie na cały świat, bo, bo producenci chińscy tam mieli swoje problemy. Wiadomo, na czym te problemy polegały. Tam był problem z zanieczyszczeniem jednej substancji, ale, ale dokładnie nie będę teraz o tym mówiła, bo to nie jest, nie jest mhm. temat naszej rozmowy. Natomiast Natomiast problem Chin polega na tym, że niestety, ale europejskie, europejscy producenci substancji czynnych wycofali się z rynku europejskiego i przenieśli rynek, przenieśli produkcję substancji czynnych właśnie do Chin. Czyli I tutaj tutaj jesteśmy jest jesteśmy uzależnieni jako jesteśmy, Europa. Jesteśmy uzależnieni, dlatego mówię, nie jest to problem tylko w naszym kraju, ale problem globalny w całej, w całej Europie. A czy wiadomo, choć tak jak powiedziałem, minister uspokaja, że sytuacja jest opanowana, ale to jest też tak, że to nie jest incydent, incydentalna przypadłość dzisiaj, bo ona może się powtórzyć w jakiejś sytuacji, oczywiście hipotetycznej. Czy, czy my, jako państwo, ale też pacjenci są, mogą się czuć bezpieczni na wypadek no, innych tego typu kryzysowych sytuacji? Myślę, że tak. Jestem przekonana, że zarówno Ministerstwo Zdrowia, jak i główny inspektorat farmaceutyczny będą sprawę, sprawą się Zajęli się bardzo, bardzo intensywnie i nie pozwolą na to, żeby polskim, polskim pacjentom zabrakło leków. No, rząd do tej pory nowelizował ustawy zarówno prawo farmaceutyczne, jak i inne ustawy. Dzięki temu weszły przepisy dotyczące monitorowania przewozu produktów leczniczych, tak zwana ustawa SENT, która, która monitoruje na bieżąco przewóz. Leków, wywóz leków z Polski są owieszczenia ministra zdrowia z listą leków zagrożonych brakiem dostępności. Ona jest aktualizowana raz na dwa miesiące i żaden lek z tej listy nie zostanie wywieziony z Polski bez Zgody głównego inspektora farmaceutycznego? No właśnie, o co chodzi z tą listą, bo, bo ja też mam wrażenie, że różni, różne strony w różny sposób interpretują. To znaczy, to, że taka lista antywywozowa jest to, to wiadomo, tylko no, niektórzy sugerują, że to są leki, które są niedostępne, ich nie ma. Natomiast ministerstwo i tak wynika z przekazów resortu, uspokaja, że są to Leki, których może brakować w niektórych czy w części aptek, ale nie jest to sytuacja taka, że, że tych leków konkretnie nie ma. Tak, oczywiście ta lista powstaje w oparciu o raportowanie braków, i brak jest uznany za ważny. Jeżeli dotyczy 5% aptek z całego województwa. Także to nie jest. To nie jest tak, że, że leku tak, po prostu nie ma na tak. rynku. I... Nie, nie. To, to dotyczy tylko tych 5% na terenie województwa. I jest ta ustawa dotycząca monitoringu transportu drogowego, jak również zintegrowany system monitoringu, o którym już wspomniałam, obrotu produktami leczniczymi. Są to swoiste narzędzia w walce z wywozem leków, bo. Wydłużność leków się, no, był problemem, właśnie. By, no w 2013 leków. roku tak. właściwie mieliśmy taką no, jedną wielką, gigantyczną aferę y, związaną z y, tym tak zwanym obróconym eksportem. Tak, w 2012 roku y, ceny leków w Polsce y, zostały obniżone. Z jednej strony to bardzo dobrze, bo pacjent miał dostęp do tańszych leków, z drugiej strony, no wiadomo, no przestępcy, ktoś, kto mówiąc, chciał na tym zarobić, wymyślił właśnie tak zwany odwrócony łańcuch dystrybucji leków. Bo, bo zdarzało się, że ten sam lek, który w Polsce przykładowo kosztował 100 zł u naszego sąsiada niemieckiego czy, czy w innym miejscu Unii Europejskiej, kosztował 100 euro, więc tak. przebitka była na tyle atrakcyjna, że pojawiły się grupy przestępcze. Które zwęszyły tutaj interes. No tak, i ten problem polegał na tym, że apteki sprzedawały produkty lecznicze do hurtowni farmaceutycznych. Później zmieniło się to w ten sposób, że apteki sprzedawały produkty lecznicze do enzozów, które były tak naprawdę enzozami z nazwy, nie prowadziły działalności leczniczej w samej sobie. A zajmowały się na przykład też przekazywaniem, sprzedażą, wywozem tych leków. Teraz rząd zmienił przepisy tak, że są one bardzo zaostrzone. Wywóz leków jest niemożliwy. Bez zgody głównego inspektora farmaceutycznego, oraz są duże kary za, za sprzedaż z apteki do, apte do, do apteki lub apteki do hurtowni farmaceutycznej. Bo jeszcze do niedawna przepisy dotyczące czy, czy sankcje związane z tą działalnością niedozwoloną no, nie były jakoś specjalnie rygorystyczne, dlatego że jeśli udowodniono taką nielegalną sprzedaż, to, to... Osobie, która to robiła, groziła kara administracyjna. Tak. Teraz są kary, przepisy karne dotyczące właśnie sprzedaży podmiotom nieuprawnionym. W związku z tym, no myślę, że te przepisy karne, plus jeszcze cofnięcie zezwolenia na prowadzenie apteki czy hurtowni, są to przepisy, które pozwolą zahamować. Odwrócony łańcuch. Pani inspektor, problem związany, jakby chciałbym wrócić do, do początku naszej rozmowy, czyli o tej sytuacji bieżącej w związku z alarmem Naczelnej Izby Aptekarskiej i funkcjonowaniem tej infolinii, czyli będziemy pacjenci będą mogli się dowiedzieć konkretnie, dzwoniąc pod numer, może przypomnijmy, powiedzmy 800, 190, 590. Tak jest. To jest taka infolinia, w której każdy będzie mógł zadzwonić i dowiedzieć się, jeśli nie ma swojego leku w aptece, do której chodzi regularnie, dowiedzieć się gdzie. Konkretny lek będzie mógł dostać? Tak, jest, Wa oczywiście w y, najbliższej okolicy, w której mieszka. Także uważam, że to będzie bardzo, y, bardzo duże udogodnienie dla pacjentów i y, troszeczkę. Y, Ułatwi, rozwiąże tę sytuację, może jeszcze, jeżeli całkowicie jej nie rozwiąże, na pewno pomoże pacjentom w dostępie do leku i żaden polski pacjent nie będzie pozbawiony dostępu do leków. I tego się trzymamy. Izabela Machorowska, Kicia Lubelski, wojewódzki inspektor farmaceutyczny, była gościem Radia Lublin. Bardzo dziękuję za rozmowę. Dziękuję bardzo. Tomasz nie śpiał, do usłyszenia.